Białej Podlaskiej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy pod siedzibą więzienia na ulicy Prostej. To tutaj w 1944 i 1945 roku oddział Armii Krajowej dowodzony przez majora Wyżykowskiego pseudonim Zenon uwolnił łącznie 120 więźniów przetrzymywanych przez komunistyczną bezpiekę. W tym dniu tradycyjnie, jak w wielu miastach Polski, odbywa się też symboliczny bieg na dystansie 1963 metrów, co przywołuje pamięć roku, w którym zginął ostatni z żołnierzy niezłomnych Józef Franczak, pseudonim Lalek. Zginął w akcji w okolicach Piasków na Lubelszczyźnie. Dzisiejsze obchody rozpoczęliśmy złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci na siedzibie niegdysiejszego powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, która miała swoje miejsce na ulicy Krótkiej w latach 1944-1956. Następnie w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny ksiądz dziekan Marian Daniluk odprawił mszę świętą w intencji ojczyzny. Obecnie znajdujemy się pod murami więzienia na ulicy Prostej, gdzie miały miejsce akcje oddziału majora Wyżykowskiego pseudonim Zenon, w ramach których uwolniono 120 więźniów komunistycznej bezpieki. Budujące, że wspólnie obchodzimy w Białej Podlaskiej święta narodowe, które łączą w pamięci, we wspólnym oddaniu czci, honoru tym, którzy na niego zasłużyli, którym wyrażamy naszą społeczną wdzięczność za doświadczanie trudnej historii, której jesteśmy spadkowiercami. Dzień 1 marca, jak co roku, i więzienie, która trwa nad Polską od 1945 roku, tak jak poeta, z nocy, co wokół mnie zapada, czarnej jak samo piekła łono. Czy Bogu dzięki składam za duszę niezwyciężoną. Jest mi niezmiernie miło i jestem dumny, że dzisiaj mogę tu z Państwem być i świętować tak uroczystą chwilę. Wiele słów zostało dzisiaj powiedzianych, wiele godnych. Także wypada mi tylko powiedzieć cześć i chwała bohaterom. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu, żeby ta Polska była cały czas już krajem wolnym i krajem nas, Polaków. Wzywam Was, żołnierze niezłomni, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały, których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem, wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi. Stańcie do apelu! I wszystko łapie jak płytki wiek, z wydechem w niebo patrzę, gdy jego w swej opiece thank you.
podziękować za to, że jest nas. Kto zgadnie, ilu nas jest? Niech nie mówią ci, którzy dokładnie wiedzą. 500! Jak myślisz? 500, dokładnie 470 pakietów. Nasz niezawodny pan prezes Darek Trębicki z klubu Biegacza Biała Biega, który jak co roku jest organizatorem naszej sportowej zabawy, właśnie takie dane nam przekazał. Pozwólcie, że jeszcze jedną ciekawostkę wam opowiem. Ile może mieć najmłodszy uczestnik dzisiejszego biegu? 5 lat. Tak, jeszcze będzie z nami biegł w wózeczku, pchanym w trakcie biegu przez swojego tatę. A najstarsi uczestnicy to nasi niezawodni liderzy środowiska seniorów, małżeństwo państwa Kotkowskich, Zbyszek i Jadwiga, którzy urodzili się odpowiednio w 44 i 45 roku. Zrobimy wielki hałas i brawo dla nich.